Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarium. Nazywam się Malwina Drebot-Golińska, na co dzień pracuję w Departamencie Komunikacji i Marketingu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a w dniu dzisiejszym mam przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie, które poświęcone jest etapowi inwestycyjnemu bonów na innowacje. W studiu jest ze mną Agata Kuszewska. Dzień dobry. Z Departamentu Usług Proinnowacyjnych, która na co dzień zajmuje się zagadnieniami związanymi z instrumentem, który dzisiaj omówimy. W trakcie trwania naszego spotkania mają Państwo możliwość zadawania pytań poprzez specjalny formularz znajdujący się na dole ekranu. W dalszej części naszego panelu nasz ekspert odpowie na pytania, które do nas wpłynęły. Zachęcam do wysyłania pytań. Przejdźmy teraz do rozmowy. Agato, dziękuję Ci za przybycie do naszego studia. Obecnie trwa nabór do ogłoszonego po raz pierwszy przez PARP konkursu Bony na Innowacje, etap inwestycyjny. Co jest jego celem? Celem naszego konkursu jest przekazanie środków na wdrożenie inwestycji. Inwestycji opracowanej w pierwszym etapie, w etapie usługowym, to jest opracowanej innowacji przez jednostkę naukową dla konkretnego wnioskodawcy. Powiedz naszym przedsiębiorcom, kto może tutaj złożyć wniosek o dofinansowanie? Wniosek o dofinansowanie mogą składać przedsiębiorcy, którzy przeszli przez pierwszy etap konkursu. Warunki tak naprawdę są trzy, czyli wnioskodawca musi posiadać statut mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. I trzeci, najistotniejszy dla nas warunek, musi mieć zakończony etap usługowy. Powinien złożyć wniosek końcowy z etapu usługowego, a ten złożony wniosek musi zostać zaakceptowany, czyli pierwszy etap powinien zostać skutecznie rozliczony. W LSI, czyli w generatorze wniosków, gdzie aplikujemy, pojawia się konieczność wpisania specjalnego kodu. Skąd ten kod przedsiębiorca uzyskuje? O taki kod wnioskodawca powinien zawnioskować, czyli w trakcie składania wniosku w etapie inwestycyjnym powinien skierować prośbę o przyznanie takiego kodu, przesyłając informacje na skrzynkę mailową bony232@parp.gov.pl. W mailu takim wskazuje numer wniosku z etapu usługowego, ponieważ badany jest ten warunek skutecznego rozliczenia projektu z pierwszego etapu. W odpowiedzi otrzymuje kod, który wpisuje w generatorze wniosków i w taki sposób kończy składanie wniosku. Przejdźmy teraz może do kosztów kwalifikowanych. Czy możesz powiedzieć, jaki jest taki minimalny i maksymalny próg, jeżeli chodzi o wysokość kosztów kwalifikowanych? Koszty kwalifikowane w tym etapie inwestycyjnym związane są także z wnioskiem i z projektem składanym w pierwszym etapie usługowym. Podam może przykład. Wnioskodawca, opracowując innowacje w etapie usługowym, zaplanował koszty kwalifikowalne projektu na poziomie 300 tysięcy. Czyli we wniosku o dofinansowanie etapu inwestycyjnego powinna także pojawić się minimalnie taka sama wysokość kosztów kwalifikowalnych, natomiast może ona być też wyższa, ale wynika ona z wielkości danego projektu, a poziom dofinansowania związany jest z pomocą regionalną przyznawaną dla wnioskodawców. A na jakie wsparcie tutaj może przedsiębiorca liczyć? Jaki jest poziom tego dofinansowania? Tak jak mówiłam, poziom dofinansowania związany jest i z wielkością przedsiębiorcy, i z mapą pomocy regionalną, którą znajdziecie Państwo, znajdą wnioskodawcy na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Najniższy poziom to 20%, a maksymalny poziom to 70%.
I tak naprawdę to na największe dofinansowanie mogą liczyć wnioskodawcy z 4 województw, czyli województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. To przejdźmy do takiej części, która wydaje mi się tutaj najistotniejsza. Na co przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie? Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie na wdrożenie inwestycji, tak jak mówiłam, wypracowanej przez jednostkę naukową w pierwszym etapie. Wydzieliliśmy w tym konkursie 2 kategorie kosztów. Jedna kategoria to nabycie lub wytworzenie środków trwałych, a druga kategoria to nabycie wartości niematerialnych i prawnych. Chciałabym się tutaj dopytać, mam na myśli tę pierwszą kategorię, czy w ramach niej można kwalifikować takie koszty jak materiały, jak taka własna robocizna, czy podwykonawców? Tak, są to koszty kwalifikowalne projektu, natomiast tak jak wcześniej mówiłam, muszą one wynikać z zakresu wypracowanej innowacji w pierwszym etapie. Wnioskodawca powinien je uzasadnić, opisać, przedstawić we wniosku i uzasadnić, w jaki sposób one związane są z tą wdrażaną innowacją. A czy kwalifikować można zakup używanych środków trwałych, oczywiście co do zasady? Tak, nie wykluczyliśmy tej kategorii kosztów. Chciałabym, żebyś powiedziała jeszcze, jaki rodzaj pomocy pojawia się tutaj w tym działaniu? Pomoc przekazywana jest jako pomoc publiczna, inaczej niż to było w pierwszym etapie konkursu. W pierwszym etapie konkursu jest cała pomoc objęta pomocą de minimis. A sama wypłata dofinansowania, czy tutaj też mamy tylko refundację poniesionych kosztów? Nie, odpowiadając na zapotrzebowanie wnioskodawców i na takie informacje, które docierały do nas o trudnościach w pozyskiwaniu i w finansowaniu projektów, przewidzieliśmy system także zaliczkowy. Tak naprawdę to wnioskodawca decyduje o tym, czy wnioskuje o wypłacenie środków w postaci zaliczek, czy też decyduje się na refundację kosztów. A kiedy przedsiębiorca może rozpocząć realizację projektu i ile ta realizacja projektu może maksymalnie potrwać? Wnioskodawca może przystąpić do realizacji projektu już następnego dnia po złożeniu wniosku. Natomiast graniczną datą do ponoszenia kosztów kwalifikowanych w projekcie jest data kwalifikowalności dla poddziałania programu operacyjnego Inteligentny Rozwój i to jest 31 grudzień 2023 roku. A sam projekt ile może trwać? Sam projekt maksymalnie może trwać 36 miesięcy i liczony jest od daty rozpoczęcia inwestycji. Chciałabym jeszcze wyjaśnić taką kwestię. Czy w ramach bonów na innowacje, w ramach tego etapu inwestycyjnego, czy jest możliwość złożenia większej liczby wniosków? Tak, wnioskodawca może złożyć tyle wniosków, ile zrealizował projektów w pierwszym etapie, ponieważ wniosek inwestycyjny wynika z pierwszego etapu. A czy możesz przybliżyć nam, jak wygląda w tej chwili sam proces oceny wniosków? Czy dopuszczacie możliwość poprawienia wniosku, czy też uzupełnienia? Wnioski po złożeniu oceniane są przez 2 niezależnych ekspertów. Często zdarza się tak, że niezbyt precyzyjnie wnioskodawca opisuje jakiś element. Wówczas eksperci pytają, dopytują o różne rzeczy. Jest też możliwość poprawienia niektórych rzeczy we wniosku. Wówczas eksperci wysyłają zapytanie w formie elektronicznej przez generator wniosków. Do wnioskodawcy wpływa pytanie na e-mail, który został wskazany we wniosku konkursowym. Wnioskodawca ma 5 dni roboczych na udzielenie odpowiedzi, natomiast należy zwrócić uwagę, że ten termin liczony jest od dnia następnego po przekazaniu tego pytania. Nie jest liczony od terminu, kiedy wnioskodawca odbierze. Więc bardzo ważnym elementem jest to, żeby wnioskodawca śledził mail, który podany został we wniosku do czasu rozstrzygnięcia konkursu.
A czy możesz powiedzieć, skoro jesteśmy już tutaj przy ocenie, ile trwa taki proces oceny, czy nawet rozstrzygnięcie takiego konkursu? Zgodnie z dokumentacją konkursową, wyniki oceny i naboru wniosków publikowane są w okresie 87 dni od zakończenia naboru. Natomiast na ten termin składają się tak naprawdę trzy etapy. Sam etap oceny wniosków zajmuje około 60 dni. Pozostałe dni przeznaczone są na opracowanie dokumentacji i przygotowanie listy rankingowej i ostatnie 7 dni wiąże się z upublikowaniem tej listy rankingowej na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Na zakończenie naszej rozmowy chciałabym jeszcze, żebyś powiedziała, dlaczego warto aplikować w ramach tego działania? Uważam, że jest to bardzo, bardzo ważny element, dlatego że wcześniej wnioskodawcy zgłaszali nam problemy z wdrożeniem inwestycji, to jest z uzyskaniem środków, czy też w postaci kredytu, czy też z zainwestowaniem części środków, wyłączeniem ich z bieżącej działalności gospodarczej. Tak jak mówiłam, tutaj jest system zaliczkowy i tak naprawdę wnioskodawca nie musi wyłączać i wykładać dużej ilości własnych środków. Może korzystać ze wsparcia właśnie przekazywanego bezpośrednio z projektu i bardzo szybko przystąpić do realizacji swojej inwestycji. Agata, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Przejdźmy teraz do ostatniej części naszego spotkania, czyli do pytań od internautów. Pytanie pierwsze. Aktualnie chcielibyśmy aplikować do konkursu z drugiego etapu. Czy w przypadku pozyskania wsparcia w 2015 roku, gdy konkurs jeszcze nie był dwuetapowy, czy jest taka możliwość? Pani Hanna z Ostródy o to pyta. Odpowiadając, tak naprawdę wszyscy wnioskodawcy, którzy przystąpili do konkursu, czy też w 2015, 16 czy 17 roku, a nie zrealizowali, tak, nie rozpoczęli realizacji inwestycji, mają szansę przystąpienia do tego konkursu. Kolejne pytanie. Co oznacza następujący zapis w instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w punkcie 8 harmonogram rzeczowo-finansowy, podpunkt zakres rzeczowy? Nie jest wystarczającym dokonanie zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które nie będą przyczyniać się do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej. I pan Łukasz o to pyta. Chciałabym zwrócić uwagę wnioskodawców, że komponent inwestycyjny jest ściśle związany z wypracowanymi efektami prac badawczych w pierwszym etapie. Czyli nie może wnioskodawca ponosić kosztów niezwiązanych z wdrożeniem inwestycji, czyli nawet jeżeli będzie to uzasadniał, że są potrzebne one w działalności, jeżeli nie będą one związane z wdrożeniem inwestycji, nie mogą zostać uwzględnione i zakwalifikowane. I kolejne pytanie. Szanowni Państwo, co w przypadku, gdy zaplanowany w celu wdrożenia wydatek opiewa na kwotę np. 1 200 000 zł netto? Czy w związku z faktem, iż maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 800 000 zł, istnieje możliwość ujęcia we wniosku takiego wydatku i kwalifikowania go wyłącznie do kwoty 800 000 zł i ujęcia pozostałej części wydatków, to jest 400 000 zł, plus VAT jako wydatków niekwalifikowalnych? I pani Ania o to pyta. Odpowiadając na to pytanie, prawidłowym jest wykazanie w wydatkach kwalifikowalnych projektu tylko kwoty do wysokości 800 tysięcy. Mhm. Natomiast w kosztach całkowitych projektu należy ująć wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji. Na co należy zwrócić uwagę, zgodnie z zasadami realizacji tego komponentu, inwestycja musi zostać zrealizowana w całości do zakończenia projektu.
czyli w okresie 36 miesięcy musi nastąpić wdrożenie innowacji procesowej lub produktowej, czyli wnioskodawca, jeżeli zaplanował wdrożenie do produkcji jakiegoś produktu, to ta produkcja co do zasady powinna zacząć funkcjonować. Natomiast jeżeli jest taka sytuacja, że ze względów proceduralnych nie zdąży wnioskodawca uruchomić tej produkcji, jest to także prawidłowa realizacja, natomiast będzie uzasadnieniem jakby powiązania tego z obowiązującymi przepisami, na przykład z koniecznością uzyskania koncesji lub zezwoleń jakichś na uruchomienie produkcji. I następne pytanie. Zwracam się z następującym zapytaniem. Czy postępowanie dotyczące wyboru dostawcy, na przykład oprogramowania, musi być przeprowadzone przed złożeniem wniosku, podobnie jak to miało miejsce w etapie usługowym, czy też powinno być przeprowadzone po złożeniu wniosku o dofinansowanie? Pan Karol o to pyta. W etapie inwestycyjnym nie musi nastąpić wybór dostawcy usług przed złożeniem wniosku. Jest to inaczej niż było w etapie usługowym. Natomiast wnioskodawca, opisując koszty w projekcie, musi opisać, w jaki sposób je oszacował. Tak naprawdę wnioskodawca powinien przeprowadzić rozeznanie rynku, czyli skierować zapytania do kilku dostawców usług, żeby uzyskać wycenę swojej inwestycji. Kolejne pytanie. Przedmiotem inwestycji w ramach naszego projektu miałoby być przede wszystkim oprogramowanie dedykowane. Co decyduje w takim przypadku o lokalizacji inwestycji? Siedziba spółki jest w innym województwie niż województwo, w którym oprogramowanie będzie faktycznie wykorzystywane do świadczenia usług. W docelowym województwie posiadamy i prowadzimy biuro, ale nie mamy wpisanego oddziału w KRS. Pan Daniel o to pyta. Jeżeli chodzi o miejsce i lokalizację projektu, tak jak wcześniej mówiłam, jest istotne, żeby doprecyzować, bo od tego zależy dofinansowanie, poziom dofinansowania projektu. Wnioskodawca we wniosku musi opisać i uzasadnić lokalizację inwestycji. Natomiast nie musi ona wynikać z wpisu do właściwego rejestru, czyli do KRS czy CIDG. Prosimy jedynie o to, żeby dokładnie opisać i uzasadnić zasadność lokalizacji w innym miejscu niż miejsce prowadzonej działalności wpisanej do rejestru. Szanowni Państwo, czas dzisiejszego spotkania dobiega końca. Pytania, na które nie zdążyliśmy udzielić odpowiedzi, zostaną zamieszczone na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Agato, dziękuję Ci za rozmowę, a Państwu dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na kolejne webinarium. Dziękuję i do widzenia.